roku ukazało się ponad 20 tomów tej serii. Teraz można mówić o tych trudnych okresach, gdzie ona bardzo aktywnie Polsce pomagała z punktu widzenia finansowego, z punktu widzenia opieki lekarskiej, czyli leki różne, przesyłanie do różnych klinik, nawet niektórych chorych, znajomych i innych. No i powiedzmy rozpowszechnianie książki polskiej w Polsce. W 1967 roku założyła z bratem Fundację Lanckorońskich z Brzezia, której celem było popieranie nauki polskiej za granicą. Fundacja rozwinęła na dużą skalę akcję przydzielania stypendiów polskim naukowcom, którzy odcięci żelazną kurtyną uzyskali w ten sposób dostęp do księgozbiorów, archiwów i zabytków Europy Zachodniej. Ja sobie wyobrażałem posągową postać, zimną, twardą, a tymczasem ona promieniowała niesamowitym ciepłem. Potrafiła nawiązywać kontakty jakoś bezpośrednie, można było nawiązywać, rozmawiać z nią jak z partnerką, nie z jakąś tam panią hrabiną czy profesorem. Pani profesor powiedziała, wiesz, weźmiemy taksówkę i pojedziemy sobie. Ty wybierasz szlak. I to było dla mnie fantastyczne, bo wybrałam szlak fontan Berniniego. Zatrzymałyśmy się na dłużej przy Piazza Navona, tam usiadłyśmy na kawie małej, oczywiście taksówkarz czekał. I pani profesor powiedziała mi wtedy, że ona oczywiście rozumie moją fascynację Berninim, ale oczywiście Michał Anioł jest pierwszy i wybacza mi tę fascynację, bo dla niej pierwszym oczywiście artystą jest zdecydowanie Michał Anioł. Jedną taką panią pamiętam, nawet gdybym chciała, to nie pamiętam nazwiska, była z nią umówiona, ale to jeszcze było dużo, dużo lat temu. Przychodzi i tak my otwieramy drzwi i widzimy. Czerwone spodnie, czerwona kurtka, znaczy taki komplet czerwony w spodniach. Ona nie uznawała spodni, dopiero pod koniec życia uznała. No ta pani miała, po 5 minutach już jej w gabinecie nie było. Naturalnie potem był komentarz, jak można w ten sposób przyjść do starszej osoby i tak dalej. Myśmy wszyscy przerażeni, Jezus, staraliśmy się ratować sytuację, ale tak to miała takie swoje tego. I dla niej tylko granatowy był kolorem, broń Boże czerwonego nie znosiła czerwonego, to było połączone, ona mi kiedyś tłumaczyła, że to było połączone, że czerwony to dla niej jest komunizm i wobec tego ona czerwony. Nigdy nie lubiła, ale teraz jeszcze bardziej nie lubi. Byłem redaktorem Obserwatora Romano i pewnego dnia z hukiem otworzyły się drzwi, wpadła starsza pani z laską, stanęła nade mną i zaczęła mnie potwornie rugać, ale miała taki charakterystyczny głos przez nos, tak trochę mówiła i po prostu rugała mnie bardzo brutalnie za grzechy Jacka Woźniakowskiego, ponieważ kojarzyła to środowisko Tygodnik Powszechny. Jacek Woźniakowski czegoś jej nie przysłał, nie załatwił, już nie wiem o co chodziło. Muszę powiedzieć, że w ogóle w pierwszej chwili nie wiedziałem, kto to jest, ale było w niej coś takiego, że czuł respekt na sam widok. Jak tam przychodziłem do instytutu, no to wyczuwało się, jak ci pracownicy tam odnosili się do niej z jakąś wielką czcią, z jakimś szacunkiem. To był taki rzeczywiście wielki autorytet duchowy. Ja zaczynałam pracować od 10, miałam wtedy małe dzieci. Między tłokiem, jaki jest w Rzymie, między tego otwieram drzwi. Pani profesor w korytarzu. To było straszne. Człowiekowi się nogi uginały i tak wstała w korytarzu na zegarek. Spóźniła się pani 3 minuty. Dlaczego pani nie zatelefonowała? Ja się denerwuję. Więc człowiek nie tylko, że się spóźnił, ale miał na sumieniu, że ta stara osoba się denerwuje. Wszystko chciała oglądać sama. Dowodem tego jest fakt, że kiedy przed kilkunastu laty przystąpiono za pieniądze telewizji japońskiej konserwowania fresków Michała Anioła i wybudowano w Kaplicy Sykstyńskiej rusztowania, to przy swoich latach wlazła tam na te rusztowania. Byłem nawet
z nią dotykała ścian, patrzyła, nawet było niebezpieczeństwo, czy ona nie spadnie, ale skonstruowano w rogu kaplicy taką windkę, jakby niewielką. Ona tam wjeżdżała i po takim podejście chodziła i to wszystko oglądała. Także to charakteryzowało ją, że wszystko chciała dokładnie wiedzieć, obejrzeć. Ona sama właściwie prowadziła życie w dosłownym tego słowa znaczeniu ubóstwie. Tam nie było żadnych wykwintnych rzeczy. To naprawdę było tak, ja bym tak powiedział, życie na sposób takich bardzo surowych zakonów trapistów czy kamedułów. Ale to nie było ostentacyjne, to było bardzo, bardzo zwyczajne. Ona taka była. Ona nie wyszła za mąż. Nie wyszła za mąż, ale byli tacy, którzy chcieli się z nią ożenić. No pierwszy to był Edward Raczyński, który się oświadczył. I to ona mi sama powiedziała i ja to napisałem i nie krępuję się to powtarzać. Ona mi powiedziała tak, proszę pana, on mi się oświadczył, ale on powiedział, Karla, wyjdź za mnie za mąż, bo ja jestem słaby i mnie trzeba wspierać, trzeba, żeby ktoś przy mnie był. A ona na to powiedziała do mnie tak, panie Lechu, ja miałabym wyjść za mężczyznę takiego, który jest słaby. Dla mnie mężczyzna, proszę pana, musi być wysoki, przystojny, silny, ale nigdy słaby. Ja takiego mężczyzny nie chcę. A drugim, który się jej oświadczał, to był komisarz Ligi Narodów w Gdańsku, Burkhardt. Ale ona dała mi do zrozumienia, że on nie miał odpowiedniego pochodzenia. To była wielka dama, to była wielka księżna, osoba bardzo mocnej osobowości, więc także i barwna. I na jego dot krąży oczywiście bardzo dużo. Ja bym może w tej chwili tylko chciał podzielić się jedną. Któregoś roku na uroczystość Wszystkich Świętych przyjechała jej siostra Adelaida, która żyła w Szwajcarii. I poszły razem na ten główny cmentarz tutaj rzymski, na mszę świętą i właśnie na groby. W tym dniu jest odczytywana Ewangelia o błogosławieństwach, prawda? Błogosławieni, ubodzy, błogosławieni. No i jak wyszły z tej kaplicy cmentarnej, to Adelaida mówi do Karli, wiesz, mówi, te błogosławieństwa naprawdę są ładne. Błogosławieni ubodzy, błogosławieni czyniący sprawiedliwość, błogosławieni cisi. I wtedy Karla przerwała i mówi, tak, zgadzam się, ale my szukajmy innej drogi do nieba. To była cała pani Karla. Ona nie wiązała się z żadną grupą polityczną. Ona się nie wiązała ani z Wiadomościami Literackimi, ani z Giedroyciem, chociaż ich wszystkich znała i nie, ona mówiła, proszę pana, ja inne mam zupełnie cele. A ja się pytam, a jakie pani ma cele? Proszę pana, ja, jak pan wie, nie wyszłam za mąż, bo ja poślubiłam naukę, ja poślubiłam pracę dla Polski, ja to postanowiłam robić. I to robiłam. Ona zawsze mówiła, a jaka u nas pogoda, a co u nas słychać. U nas to nie było nigdy u was, prawda? To ona się z tym identyfikowała. I zawsze mówiła, najjaśniejsza Rzeczpospolita. A jeszcze tak uroczyście, po staroświecku, właśnie Polska była dla niej najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Kiedy wybuchła Polska, jak mówiła pani profesor, w 1989 roku,
powiedziała, jestem szczęśliwa, Polonia restituta. Używała tych słów w sposób najzupełniej naturalny i powiedziała, że po raz drugi przeżywa odrodzenie się niepodległej Polski. Czuła się naprawdę szczęśliwa wtedy. Cieszyła się, że dożyła tego czasu. Nie było jakiejś specjalnej okazji, a ona nagle mówi, wie pan co, muszę pojechać jeszcze na Monte Cassino. Jak ona mi to powiedziała, to ja spokojnie zacząłem jej tłumaczyć. Proszę pani, przecież pani już była na Monte Cassino. To wtedy ona powiedziała te patetyczne słowa. Proszę pana, ja musiałem pojechać, żeby im powiedzieć, że ona jest wolna. Bo ona tak zareagowała na to, co się u nas stało, kiedy komunizm upadł. Ona mówi, pojechałam, żeby im powiedzieć, jakby chciała wyrazić, że jej... ich, prawda, walka nie była nadaremna, że ona jest wolna, że Polska uzyskała niepodległość. W październiku 1994 roku Karolina Landskorońska przekazała kolekcję rodzinną składającą się ze 150 obrazów Zamkowi Królewskiemu w Warszawie i Zamkowi Królewskiemu na Wawelu. Kolekcja obrazów rodziny Landskorońskich jest niewątpliwie najcenniejszym darem otrzymanym przez Muzealnictwo Polskie po wojnie. Wartość tej kolekcji jest podwójna, bo ona jest, po pierwsze, to jest wartość w ogóle dla malarstwa europejskiego, tego okresu, głównie okresu renesansu, bo tam jest bardzo dużo dzieł wielkich, wybitnych artystów. Ale drugie znaczenie to jest znaczenie tej kolekcji dla Polski, dla nas, bo myśmy w Polsce nie mieli i właściwie do dziś dnia nie ma takiego wielkiego zespołu obrazów włoskich, które byłyby dostępne społeczeństwu. Odziedziczyłam po wygasłej rodzinie to, co mogłam przekazać narodowi dla podniesienia jego poziomu i artystycznego, i ogólnoludzkiego. Chodzi mi o to, aby mój naród wszedł bardziej w obszar artystyczno-myślowy Europy. Te obrazy wprowadzają go bardziej w świat zachodni, do którego należymy. Byłam wpatrzona w kardynała metropolity krakowskiego. Zresztą bardzo często zapraszała, jeszcze jak żył ksiądz infuat Walerian Mejstowicz, do siebie kardynała Wojtyły i wróżyła mu wielką przyszłość. W 1968 roku Karolina Landskorońska podjęła decyzję o przekazaniu w pośmiertnym darze kardynałowi Karolowi Wojtyle portretu świętego Karola. Obraz ten był zakupiony jeszcze przez jej ojca, Karola Landskorońskiego, i odziedziczony po nim. Obecnie obraz znajduje się w papieskich apartamentach w Watykanie. Przyszła do Ojca Świętego i była taka kolacja dla niej. Nikogo nie było. Dla niej. I to też była wielka chwila takiego porozumienia. Papież, biskup, że mój świat, i profesor, i człowiek, i Polak, no i ona. Była osobą bardzo wierzącą, ale nie była bigotką. I często krytykowała Kościół, ale robiła to z chęci naprawy wad Kościoła katolickiego, a nie dla samego krytykowania Kościoła. W jej zachowaniu, w jej byciu nie było nic z tego, co by można nazwać jakąś taką pobożnością na zewnątrz widzianą. Nie, to był naprawdę taki człowiek, który przeżywał to wszystko jak najgłębiej, ale absolutnie to było wszystko pozbawione tej, powiedzmy sobie, powłoczki takiej, że jeszcze jedna pobożna pani. Nie, tak tego nie było. Ja z nią rozmawiałem nieraz i mówiłem, dlaczego pani nie wraca do Polski. Natomiast ona do mnie mówiła, proszę pana, do czego ja mam wracać? Polski mojej nie ma. Uniwersytetu mojego
Jana Kazimierza nie ma, to gdzie ja miałabym przyjechać? Gdzie byłby mój dom? Nie byłoby tego. I w ten sposób odmawiała rozmowy na ten temat, żeby mogła przyjechać do Polski. Był taki moment, że udało nam się ją przekonać, żeby była pochowana w Polsce, w Krakowie. I w pewnym momencie ona się zgodziła.